Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku audycji radiowej Nie spać, słuchać. Podajemy stan wód. Warta. -3. Przybyło 3, ubyło 8. Kraj tonie. Wisła. Ubyło 3, przebyło 4. To już jest 15 odcinek. 16. To już jest 16 odcinek. Kuba Wojtaszczyk z dobrą pamięcią i Pat Tomaszewski z jeszcze gorszą. Brawo. To my. Brawo dla nas. O czym dzisiaj, Kubo? Dzisiaj mamy temat tak bardzo hermetyczny, że nikt tego nie będzie chciał słuchać, a mianowicie... Wiesz co, ja myślę, że to jest idealna reklama tego podcastu. Tak. Nasze te zestawienia są bardzo dobre. Co to za zestawienie? Dzisiejsze zestawienie to będzie zestawienie... Żyjesz? Złapałeś się za klatkę piersiową? Nie wiem, co się mówi po polsku. Intro? Czołówek. A, pisarz? Nie sądzę. Czołówek seriali. Brawo. Bo jak wiemy... Napisów początkowych. Czytał... Tomasz Knapik. W każdym razie, żeby zrobić napisy początkowe, trzeba znać się na rzeczy. Jakie kolejno mogę... Jeżeli nie spojrzysz w górę, nie zobaczysz gwiazd. Tak, Paulo Coelho. Czytał Paulo Coelho. Stworzenie napisów początkowych to jest duża sztuka. Tak, szczególnie, że chcesz zwabić ludzi, zachęcić do oglądania i przedstawić świat, który pokazujesz. Tym bardziej, że na Netflixie możesz nacisnąć skip intro. Na szczęście to jest dopiero nowa funkcjonalność i wcześniej tak zwane czołówki, czyli intra, tudzież napisy początkowe odgrywały ogromną, jeżeli nie... gargantuiczną rolę w produkcjach telewizyjnych, właśnie zapraszając do tego świata. Wszyscy znamy 4 klapsy z Przyjaciół, pierwsze nuty z Plebanii. Tak, M jak miłość z klanu. Często jest tak, że po latach pamiętamy bardziej czołówkę niż sam serial. Patrz Twin Peaks na przykład. Pamiętam panią z drewnem, zawsze chciałem nią być. Ja cały czas cię widzę jako pani z drewienkiem. Też to mówiłem, no. W ogóle to drewienko powinno mieć twoją twarz. Właściwie poniekąd ma. To prawda. My wybraliśmy te początki seriali, które według nas zapadają najbardziej w pamięć i które nie tyle, znaczy też są, jakby zachęcają do obejrzenia całości, do obejrzenia konkretnego serialu, ale też są, przynajmniej u mnie, na mojej liście, takim streszczeniem tego, o czym jest sam serial. Ja też brałem kryterium, bo mieliśmy wybrać tylko 3, co w świecie, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy seriali, jest niezwykle trudne. Brałem pod uwagę też mały artyzm, czyli patrzyłem na czołówki w kontekście małych dzieł sztuki. Tak. Bo często jest tak, że ja lubię wracać do niektórych utworów początkowych i to nie są Beverly Hills 90210. Chociaż jak byłem mały, to ustawiałem się czasem do lustra na ruchomym krześle, tak jak oni się obracali, jak były ich imiona i nazwiska. I nagrywałem czołówki nawet na VHS-ie, tylko same czołówki. I potem patrzyłem, jak się zmieniają i brenda się zmieniała. Ja też myślałem, powiem o 2 czołówkach, które w końcu nie weszły na moją listę. Jest to czołówka z True Blood i czołówka z True Detective z sezonu 1. One są do siebie trochę podobne, bo to się dzieje na dalekim południu w Ameryce. I faktycznie to taki klimat redneckowski tam jest bardzo zachowany. I pamiętam, że jak True Blood zadebiutował w telewizji, bardzo ten serial lubiłem i bardzo lubiłem tę piosenkę i tę czołówkę. No tak. bo miałem lat 20 i oczywiście byłem trochę jeszcze pozostałością po emo, więc lubiłem tę krew, te wampiry, te wszystkie tam trupy i te jeszcze religijne. Jego to zdanie, byłem pozostałością po emo, to jest moje ulubione zdanie dzisiaj. I obejrzałem to ponownie kilka dni temu. No i już nie jestem tym emosem, którym byłem, gdyż jest to okej, jakby w sensie jak masz 20 par lat, to może ta czołówka, bardziej cię zainteresować, a teraz jest po prostu efekciarska. Ona jest taka, mam wrażenie, na siłę gore tam rzucona, bo tam się wszystko rozkłada, od Lisa przez, masz takie bardzo, wszystkie obrazy takie disturbing, robią taką disturbię Riany. Ale świetna jest ta piosenka I wanna do bad things. I wanna do bad things with you. No tak, jak masz 20 parę lat. W każdym razie tych seriali u mnie nie ma. Aha, True Detective jeszcze... Bo tam tylko dobry sezon był ten pierwszy tak naprawdę. Tego 3 już nie widziałem, ale Fajne jest też to, jak oglądasz dużo, a my oglądamy, że często inspiracje czołówkami innych seriali pojawiają się w kolejnych, tak. Albo też jakby sama czołówka inspiruje, nie wiem, przed grafików komputerowych, projektantów graficznych. Jaki chłód! Jestem grafikiem komputerowym. I tak było właśnie z True Detective, że pamiętasz, tam było, że bohaterowie, pojawiały się takie twarze bohaterów i w nich jakby były wtopione krajobrazy. Mhm. I to później po tym serialu bardzo silnie oddziaływało, nie wiem, w sieci. Wszyscy to robili, pojawiły się nawet aplikacje, które pomagały stworzyć z twojego zdjęcia coś takiego. I to jest ciekawe. Mm-hmm. Ja też bardzo lubię, jak twórcy bawią się konwencją i na przykład też na mojej liście nie ma trawki, gdzie te napisy początkowe przez 3 lata były bardzo konwencjonalne, przedstawiały historię, która wprowadza się w świat agrestik, czyli małych przedmieść w Stanach Zjednoczonych. Ale tam co sezon to twórcy się bawili, bo na przykład w 3. sezonie co odcinek i co czołówka to była inna wersja, interpretacja utworu muzycznego Little Boxes i potem wydano płytę z tymi remiksami, więc było super. A od 4. sezonu napisy początkowe miały do 4 sekund i przedstawiały jakąś scenę albo jakiś element związany z fabułą danego odcinka. Fajne. I to było bardzo ciekawe przedstawienie też nazwy tego serialu i twórczyni Jenji Kohan, która potem zdobiła Orange is the New Black i Glow. Super jest też to, że czasami napisy początkowe w kontekście ostatnich 10 lat zupełnie nie są na początku, tylko pojawiają się na przykład po pierwszym akcie, po 12, 13 albo 14 minutach i tylko pomagają rozdzielić pewne akty w serialu. Tak jest na przykład w The Good Wife, gdzie chyba rekordem jest 16 minuta serialu, w której dopiero pojawia się plansza z informacją, co to jest za serial. To też tak jest w Killing Eve i właśnie też, znaczy to tak naprawdę nie jest taka klasyczna czołówka, tylko faktycznie pojawia się napis, najczęściej w takim fajnym pastelowym kolorze i ta taka kropelka krwi. Tak. I bodajże w ciągu tych 3 sezonów był tylko jeden, gdzie faktycznie była czołówka. Tak. I powiem ci, że bardzo mnie to wybiło z rytmu, bo się przyzwyczaiłem do tego bardzo prostego znaku. Przekazu. I faktycznie to dopowiadało. Jak pojawiła się czołówka, miałem wrażenie, że to się dłuży. I przypominam, na HBO nie przewiniamy. Znaczy, może musimy przewijać, nie możemy tylko kliknąć. Ale tak samo było z Gotowymi na Wszystko, bo w 1. sezonie było pełne intro nawiązujące do popkultury i do Warhola między innymi i do obrazów przedstawiających bardziej kobiety niż facetów. Przecież tam jabłko na początku też niszczyło mężczyznę w pierwszych ujęciach. A potem też były tylko napisy. W Lost Zagubieni czołówka to był tylko napis Lost i... No. Więc zmieniał się ten trend bardzo. Jeszcze bardzo lubię też czołówkę z wszystkich wcieleń Tary, które pisała Diablo Cody, a produkował Steven Spielberg, z Toni Collette, która grała tam chyba 7 postaci docelowo. I know we'll be just fine. Learn to love and ride. Ale mieliśmy wybrać 3, więc do tego top 3 przechodzimy. Dziś w podcaście Nie Spać Słuchać nasze top 3 najlepszych napisów początkowych czołówek intro seriali. Na miejscu 3 u Kuby? M jak miłość. Gdyby tak było. M jak miłość. A umiesz zanucić? M jak miłość. Tak na imię mam? Nie, tak nie było. Eryk, jakbyśmy to dali do reklamy tego podcastu w każdym radiu, to puścili, byłbym wdzięczny. Jak było? Chodzi drogą swą. Dobra, u mnie na 3 miejscu jest czołówka serialu, o którym właściwie nie wspominaliśmy. O, proszę. I ten serial to Glow na Netflixie. Tak, opatrz, przed chwilą wspomniałem o nim, ale wyczucie. Wspaniałe. Wrestling, kobiety, Jenji Kohan i Alison Brie. Bardziej... lubię tę drugą dziewczynę. Oczywiście mam z nią historię, nie? Do powiedzenia. Krótka historia z Kubą. Ona się nazywa... Zadzwoń do niej teraz, udowodnij. Hello, Betty? Ej, odebrała, ale numer, zazdroszczę. Betty Gilpin się nazywa i Betty Gilpin zobaczyłem w takim serialu, który... Teraz będziecie musieli to ciąć. Nazywa się American Gods i Bogowie. To był dosyć taki... To o mojej rodzinie, to jest reality show. I to był taki dosyć, okej, ten serial. W sensie 1. sezon, 2. już nie widziałem i ona tam się pojawiła w 2 odcinkach. I po prostu czy w 2, czy w 1 odcinku, w kilku scenach. i po prostu porywa to wszystko. Tak, ma taką charyzmę w każdym spojrzeniu, niesamowita jest. I dlatego ją bardziej lubię oglądać na ekranie niż Alison Brie, którą też w jakiś tam sposób cenię mam. Ona jest też z Mad Mena znana. Z Community. Tak, no to może nawet bardziej z tego chyba. W każdym razie wchodzimy w Glow. Jest to serial o kobietach wrestlerkach w latach 80. I o frotkach. I o frotkach? Frotkach i wrotkach. Tak, też. Czołówka jest do piosenki The Warrior by Scandal i to idealnie po prostu pasuje do klimatu. Mamy neonową animację i zaczynamy od przygotowań bohaterek do czegoś. Jeszcze nie wiemy do czego tak naprawdę. Tam jedna ćwiczy ze sztangą, druga się maluje, trzecia zakłada bodajże skarpetkę. No i później już jest napierdzielanka. Postaci w dużej mierze główne bohaterki serialu wykonują różne figury takie wrestlerskie, czy tam skaczą z gumy, znaczy nie wiem, to się nazywa z tego takiego... ringu. No, skaczą na ring z tej gumy. Tak. No i generalnie pokonują siebie. No i to jest właśnie takie silne wejście w ten klimat serialu, no bo są to lata 80., a przecież lata 80. kojarzą nam się z neonami, nawet tej zaściankowej Polsce jak najbardziej też. No i piosenka jest o walce, ale też z punktu widzenia kobiety, więc to jest wszystko super dobrane. No i tak jak mówiłeś o małym dziele sztuki, to tak naprawdę jest, bo to jest taki, trudno nazwać, że to jest, nie wiem, no krótki metraż, ale generalnie ktoś się napracował, żeby stworzyć coś, co może funkcjonować zupełnie oddzielnie poza tym serialem. No i też to jest fajne, bo jak myślimy właśnie o jakby o tym serialu, no to on porusza takie problematyczne kwestie, no bo te kobiety, które tam występują w tym ringu, odgrywają stereotypy, czy to względem rasy, czy względem płci. I wydaje mi się, że przez to, że jakby ta czołówka jest nakierowana tylko na kobiety i nie ma tak naprawdę tam mężczyzn, pokazuje, że później te stereotypy zostaną wypunktowane i w jakiś sposób przepracowane przez to, jakie bohaterki poznajemy, pomimo, że głównymi są dwie białe laski. Wczoraj słuchałem jednego z podcastów, ale już nie pamiętam, który to był, gdzie mówiono właśnie o serialu Glow w kontekście tego, że to, co robią bohaterki serialu Glow, bardzo przypomina drag. Że one tam tworzą sobie persony, wymyślają właśnie zachowania, stereotypy i nie ma w telewizji, poza programami reality, które opisują drag, czegoś równie bliskiego tej sztuce, tej formie sztuki. Tak, to prawda. I to widać, jakby w sensie każda z tych postaci ma swoją sceniczną personę. Chciałem powiedzieć, że tak jak słucham co jakiś czas podcastów, to zawsze uważam, że ładuję do głowy wiedzę bezużyteczną często, bo jest tyle tych informacji dawkowanych i nigdy nie myślałem, że wykorzystam te informacje, a tu proszę, jak się dzisiaj przydała. Ta akurat jest bardzo, bardzo przydatna. To tak. Zachęcamy do słuchania wszelakich podcastów. Czyli na trzecim miejscu Glow u Kuby. U mnie na trzecim miejscu jest coś mniej konwencjonalnego, ale uważam, że to wielkie dzieło sztuki, bowiem nie dosyć, że odnosi się do historii sztuki, to jeszcze do ciekawej formy zabawy muzyką i treścią. Serial nazywa się Mozart in the Jungle. Jest to produkcja Amazona, która ni stąd, ni zowąd na jednym z rozdań Złotych Globów zdobyła najważniejsze statuetki, bo i za serial, i za kreację. W roli głównej gra Gael García Bernal, którego możemy pamiętać z Dzienników motocyklowych, gdzie grał Che Guevarę. Ze złego wychowania. Tak, u Almodovara. To, co ciekawe, to też to, że producentem serialu jest Jason Schwartzman. Jest również syn Francisa Forda Coppoli. On ma chyba na imię Roman, tak, sprawdziłem. Roman Coppola też był drugim reżyserem przy dwóch najważniejszych filmach Sofii Coppoli, czyli Przy między słowami i Przekleństwach niewinności. I oni razem tworzą właśnie serial, który opowiada o kulisach pracy muzyków nowojorskiej orkiestry symfonicznej. Tam też świetnie gra Saffron Burrows, ona jest tam super. I serial powstał na podstawie książki, która nazywa się Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music. I opowiada bardzo niekonwencjonalnie historię właśnie tej nowojorskiej orkiestry, do której nagle przybywa dyrygent, który jest takim hedonistą, łapie świat, czuje emocje, jest wolnym duchem, no i wchodzi w to dosyć sztywne środowisko i stara się zdobyć rewolucję muzyczną. I od drugiego sezonu tego serialu Teddy Blanks, który jest założycielem i jednym z głównych designerów w studiu projektowym Chips, zaproponował, żeby zinterpretować czołówkę inaczej do każdego odcinka, skupiając się na różnych instrumentach. A to, co jest ciekawe w czołówce serialu Mozart in the Jungle, to to, że ona w klasyczny sposób przedstawia bardzo znaną i lubianą piosenkę Lisztomania grupy Phoenix. Lisztomania. From a mess to the masses. Lisztomania. Tyle, że... Nic tam nie znowu sobie zaśpiewałem. Tyle, że zagraną na orkiestrę symfoniczną. I w tej czołówce, w każdym odcinku, właśnie mikrofon się na mnie rzucił, studio produkcyjne i Teddy Blanks animowali inny instrument. Co więcej, skupiali się też na innym instrumencie w każdym odcinku, dopiero łącząc wszystkie instrumenty i wszystkie powstałe grafiki w finałowym odcinku. Także każda czołówka jest inna, każda pokazuje inny fragment piosenki i inną grafikę, ale grafikę, która rośnie wraz z amplitudą muzyki. To jest super, bo nie dosyć, że masz taką fajną grę kolorem, zabawą, planszą, to jeszcze dodatkowo wszystkie kształty, które pojawiają się na ekranie, są inspirowane okładkami płyt klasycznych z lat 40. Z lat 40. Inspirowane są okładkami płyt symfonicznych i klasycznych z lat 40. i 50., a w szczególności bardzo ciekawymi kształtami Alexa Steinwaysa. I to jest super. I tak też wyglądała ta czołówka w trzecim i w czwartym sezonie i jak sobie wejdziecie na Vimeo i wpiszecie Mozart in the Jungle, to są małe dzieła sztuki. Gorąco polecam. Czy widziałem ten serial? Nie. A słyszałeś? O nim tak. Naprawdę, pierwsze dwa sezony są super. W trzecim pojawia się nawet... Ojejku, Monika Bellucci, o. I nie mówi aqua polaka di qualita superiore. Gazoza? Ona była super w Matrixie. Dobra. Drugie miejsce u Kuby. Drugie miejsce, o tym serialu mówiliśmy tak często, ile jest tych odcinków i jest to serial pod tytułem Sukcesja. To jest super. Mam taką historię związaną z tymże serialem, że wrzuciłem kawałek czołówki na Instagrama, oczywiście nagrywany ręką, telefonem i mnie zablokowano. Wreszcie ktoś cię zablokował. Nie, że Facebooka, tylko zablokowali tę relację. Czyli moje zgłoszenie przyjęte? Tak. Już myślałem, że kompozytor się zbuntował i przez mnie obserwuje, nie żartuję. Ale tak jest, bo ja też kiedyś rzuciłem fragment Zakonnicy w przebraniu i mnie też zblokowali. Mhm. Czyściciele internetu nie śmiał. Jak to mówi moja babcia? Gnoje. Nicolas Britell skomponował muzykę do tej czołówki i jest to taki, myślę, duży hit internetu, bo jak tylko bodajże pojawił się drugi sezon. Tak, bo trzeci jeszcze przed nami. To ten utwór, ta czołówka po prostu w internecie była wszędzie. I tak jak mówiliśmy, że fajnie jak czołówka oddaje charakter całego serialu, to tutaj jest po prostu to wybitnie pokazane. Po pierwsze mamy takie footage jak z rodzinnych VHS-ów, że niby trochę widzimy rodzinę, widzimy rodzinę, która spędza ze sobą czas i też nam się kojarzy to raczej z domu, że to jest coś pozytywnego, bo jak oglądamy, z komunii na przykład, w jaki sposób to jest pozytywne, bo chociaż kasę dostajesz. A tutaj jest to zupełnie odwrócone, że jakby te nasze oczekiwania, że zobaczymy szczęśliwą rodzinę w stylu Cudowne lata, tak. Na przykład, a to jest wręcz przeciwnie. I mamy Kendalla Sheaf, Romana i Conora, czyli głównych dzieci Roya w młodości. U nich w takiej byczej posiadłości jest Rym. I wiadomo, że z rodziną niby wychodzi się najlepiej na zdjęciach, tudzież właśnie na kasecie, tutaj niekoniecznie. I ten ojciec, czyli Roy, jest właściwie nieobecny. Mhm. Gdzieś tam widzimy go, jak odchodzi, gdzieś tam staje obok nich, ale tak naprawdę go nie widzimy do końca. Ale jednocześnie ta jego obecność jest bardzo silna. I wyczuwalna. I wyczuwalna w tej czołówce. Tak samo jak jest wyczuwalna w serialu, w każdych działaniach tego rodzeństwa. I jednocześnie jest też tak, że jest ta posiadłość, o której wspomniałem. Jest ogromna, taka jakby zrobiona z kamienia i wcale nie chcesz tam być. Jak mówiliśmy, i od razu mi się skojarzyło, jak mówiliśmy o The Crown, że chcielibyśmy tam pochodzić po tym pałacu, jednym, drugim, trzecim, to tutaj zupełnie nie, że jakby ta atmosfera, którą pokazują w tej czołówce, jest tak przygnębiająca, że chcesz wrócić do siebie, do mieszkania w Poznaniu. Jest też tak, że w pewnym momencie ta czołówka się zmienia i wchodzimy już na takie tory współczesne. Widzimy Nowy Jork, duże miasto, wieżowce i w pewnym momencie jest tam wibracja telefonu. Tak. W sensie smartfona, iPhone'a. I za każdym razem chwytam mój. To jest zawsze się łapię, ale to też pokazuje, że zawsze tę czołówkę oglądam, bo ona jest faktycznie świetna, absolutnie. W ogóle muzyka w tym serialu jest super i ta czołówka tylko to potwierdza i zapowiada. Tak, dokładnie tak. I jakby nie będę się rozwodzić, dlaczego uwielbiam ten serial i jak bardzo nie mogę się doczekać kolejnego sezonu i jak bardzo jestem zły, że COVID podkrzyżował plany i nie będzie na jesieni trzeciego sezonu, najprawdopodobniej. Ale gdzieś ostatnio był wywiad z She i właśnie opowiadała o tym, że scenariusze są, ale zastanawiają się, w jaki sposób COVID-a złapać w to. Aha. Więc kto wie. No czekają też na powrót do pracy, to ważne. I też jest fajne, że wykorzystali jakichś młodych aktorów do tej czołówki i oni faktycznie wyglądają jak, znaczy w jakiś sensie odnajdujesz ich tam, te starsze wersje tych aktorów. No absolutnie fantastyczne. Sukcesja ma świetny utwór początkowy i jest w ogóle bardzo dobrym serialem, który z każdym odcinkiem staje się lepszy. Ja pamiętam, że kiedy zasiadałem do drugiego sezonu, to myślałem, że lepiej być nie może, a z każdym odcinkiem było lepiej. Tak, to prawda. I ciary miałem na rękach, a to w jaki sposób ta rodzina potrafi siebie nawzajem wrzucać pod pociąg, to jest... Tak. Ta wspaniała scena na statku, jak zastanawiają się, kogo właśnie wepchnąć pod ten pociąg. I jednocześnie jedzą krewetki. Kocham, absolutnie. Kręcona w Chorwacji. Tak. Aha, i tam w ogóle w tym odcinku Shiv czyta książkę Runimary. Tak. Więc w ogóle zataczamy wspaniały krąg tutaj. A nie Sally Rooney? O co powiedziałem? Runimary. Tak, to właśnie jej książkę czyta. Runimary. Runimara to jest taka też aktorka, więc można się pomylić. U mnie na drugim miejscu jest, zresztą na drugim i pierwszym, jak się okazało, są produkcje tej samej wytwórni czołówek, czyli studia, które nazywa się Digital Kitchen, którego producentem kreatywnym i jednym z założycieli jest Eric Anderson, który ma takie wyczucie i oko, że mam ochotę po prostu polecić do Nowego Jorku i przybić mu piątkę za wszystko, co zrobił dla telewizji, chociaż to nic nie znaczy. Hej, jestem Pat z Polski, chciałem ci przybić piątkę. Policja. Ej, w ogóle dzisiaj słuchałem a propos Polski i zagranicznych twórców, że zaproponowano i chyba jej perfekcyjnie zaproponowała RuPauluowi, żeby przyjechał do Polski. Nie sądzę. Nawet nie było mowy o kasie, tylko po prostu powiedział Polska na co ma. U mnie na drugim miejscu właśnie jest czołówka stworzona przez Erika Andersona w studiu Digital Kitchen. Dexter. O seryjnym mordercy, który ma kodeks i stara się zabijać innych morderców, żeby zaspokoić swoje dzikie żądze. 4 osób, które produkowały ten serial, czyli Clyde Phillips, Sarah Colleton, John Goldwyn i Michael Questa, który też wyreżyserował kilka odcinków, spotkali się właśnie z Erykiem Andersonem i powiedzieli mu, że bardzo im zależy, żeby motyw otwierający serialu Dexter, który jest pełen przemocy, pokazywał zwykłe życie i bardzo mocno postawili ten mianownik na hasło zwykłe. Całe studio miało następnie burzę mózgów i powiedzieli, że co by było, gdyby pokazać poranny rytuał Dextera Morgana, który tak jak my wstaje, je śniadanie, ubiera się, ale pokazując, że zwykłe rzeczy w naszym otoczeniu, które codziennie robimy, można pokazać, ukazując pewną przemoc. I na przykład wiązanie buta, albo rozbijanie jajek, albo mielenie kawy może nabrać drugiego znaczenia. I kiedy podrzucali ten pomysł z mnóstwem innych agencji, pokazali ujęcie brody w bardzo dużym zbliżeniu i przejechania palcem po brodzie. Eryk w jednym z wywiadów powiedział, że to jest ujęcie, które to studio kupiło jako idealne do czołówki, które pokazuje zwykłą rzecz, z którą na co dzień się spotykamy w niezwykły sposób. I tak też powstała czołówka Dextera, która kręcona była w trakcie trwania zdjęć do serialu, więc twórcy ze studia Digital Kitchen mieli tylko na przykład 10 minut do dyspozycji Michaela Sichola, żeby ją nagrać, bo był między zdjęciami. Jak właśnie powiedziałeś o tej czołówce, zupełnie o niej zapomniałem. I musiałem teraz sobie na szybciutko sprawdzić, gdyż żyjemy w XXI wieku i mamy internet i telefon i można wszystko naraz zobaczyć. I sprawdziłem na szybciutko i faktycznie to jest ekstra czołówka, pomimo, że o niej zapomniałem. I od razu mi się skojarzyło, jak mówię, że się goli. Jest taki krótki metraż Martina Scorsese, nazywa się The Big Shave, gdzie koleś właśnie... jakby jest bardzo brutalny, ale jakby generalnie się goli brzytwą i to ewidentna inspiracja, w sensie to jakby tak, na plus, tak. Nie? Kolory też są ciepłe i to, co jest super, że muzykę do czołówki napisał Rolf Kent, który grał wcześniej i komponował między innymi do Bezdroży. I jest bardzo cenionym utalentowanym kompozytorem i muzykiem, który w branży siedzi 30 lat, ale ten jeden motyw przewodni sprawił, że jest rozpoznawalny na całym świecie. Kilka lat temu, chyba już kilkanaście, był na polskim festiwalu Transatlantyk w Poznaniu. Miałem przyjemność z nim rozmawiać. Hello, I'm Rolf Kent. I właśnie zahaczyłem o tego Dextera. And it is funny. I mean, you know, I'm much better known for one tune than everything else. I do all these movie scores, but I'm known for one TV theme. It's great. Thank God it's a cool tune. You know, it's a cool TV show. Rzeczywiście i muzyka, i zdjęcia, które wykorzystano, są dosyć niezwykłe. Somebody had a discussion about what the music should be with the filmmakers for Dexter. They said they wanted a bit of that sort of Miami Cuban influence. And then I put in things like Cuban percussion. And I had two themes. And one was ding, 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 ding. So very square. The other one had a completely different tune, but it was and they said they liked both of them for different reasons. Could I do something about that? I was going, that's crazy. You can't take that tune and put it in that. Oh, maybe you can. That's what became the Dexter theme. That's why we ended up with that. I czołówka Dextera jest jedną z moich ulubionych i też bardzo polecam, żeby wpisać sobie w YouTube Dexterowicz i zobaczyć, w jaki sposób Polacy przedstawili czołówkę Dextera prawie 1:1, tylko z wykorzystaniem polskich motywów. Michael C. Hall, on jest taki trochę, że jakby nikt już o nim trochę nie pamięta. Bo ja go lubiłem kiedyś. Ja go też lubiłem, nawet lubię, bo on jest przede wszystkim aktorem teatralnym. W ogóle rola w serialu, o którym powiem zaraz, bo to jest mój numer 1, to była jego pierwsza telewizyjna prezentacja przed szeroką publicznością. On bardzo skrupulatnie wybiera rolę, bo jest przede wszystkim aktorem teatralnym. Co cenię. Co jest na twoim pierwszym miejscu? Fanfary. Tak jak właśnie mówiliśmy o tym, że często czołówka żyje własnym życiem i chyba tak trochę, przynajmniej przy mojej 2, 1 jest, o 1 zaraz powiem, to tutaj w czasie wszystkich sezonów widzowie spekulowali, czy czołówka nie przewiduje finału serialu. No i to jest, jak pewnie się domyślacie, czołówka Mad Mena z muzyką takiego zespołu RJD2. Piosenka się nazywa A Beautiful Mind. Nie miałem pojęcia o tym zespole, tej piosence, że to ma taki tytuł. Czołówka zapada super mocno w pamięć, jest animowana. No i mamy postać tytułowego Mad Mena, czyli jak nazywano w latach 60. pracownika agencji reklamowej, który wchodzi do biura w wieżowcu. No i nagle wszystko zaczyna się rozpadać, załamuje się jak dom z kart. No i ta postać spada z tego wieżowca. No i na budynkach obok pokazują się reklamy, takie klasyczne reklamy właśnie z lat 60. No i to mamy taki, glamour, sukces, American Dream. No i przez to, że on spada, no oczywiście to jest wielka metafora, że to jest ściema tak naprawdę, że nie dla wszystkich Amerykanów ten American Dream jakby jest cały czas pisany. No i widzimy tą kruchość, tą ściemę. No i wydaje mi się, że jakby to idealnie oddaje ducha tego serialu. Pomimo, że te tam lata się zmieniały, to jakby ta reklama pozostawała trochę taka sama, w jakiś sposób. No i ta spekulacja dla mnie, to co robili widzowie właśnie z tą czołówką, jest fajna, jest interesująca, że jakby tak chciano wiedzieć, co się stanie z Donem, czy skoczy z tego wieżowca, czy jakby... Tak. Pamiętasz, były nawet te spekulacje, że koniec Dona jest związany z tym, że on jest staruszkiem i spadnie z World Trade Center, że to jest ten image. Tak. No właśnie, nie? To jednak mi bardzo się podobało. No i ta piosenka jest fantastyczna. Może nie tak fantastyczna jak ta z Sukcesji, w sensie nie tak mi zapadła w pamięć, że chcesz ją słuchać mimo wszystko, to jednak też tego nie przewijałem. I nawet jak później oglądałem po raz któryś ten serial Mad Mena, czołówka jakby zawsze mi towarzyszyła. Nigdy nie przewinąłeś. Nigdy nie przewinąłem i nigdy nie przewinę! To jest Mad Men i na miejscu pierwszym u Kuby czołówka z tego serialu. U mnie na pierwszym miejscu jest kolejna kreacja studia Digital Kitchen, która do dzisiaj uważana jest za jedną z najlepszych otwarć serialowych w historii, a szczególnie jeden obraz, czyli samotne drzewo na wielkim wzgórzu, jako najbardziej pamiętne zdjęcie z telewizji. Ponownie tutaj jednym z autorów konceptów był właściciel i współtwórca tego studia Digital Kitchen, czyli Erik Anderson, ale reżyserem był młody człowiek Danny Young. To był jego pierwszy projekt i zgłosiło się do niego HBO, które razem z Alanem Bolem postanowiło nakręcić serial o losach i codzienności rodziny, która prowadzi zakład pogrzebowy. Serial nazywa się Six Feet Under, czyli 6 stóp pod ziemią. To jedna z moich ulubionych produkcji telewizyjnych, a to dlatego, że niewiele jest seriali pisanych emocjami, a 6 stóp pod ziemią przede wszystkim był pisany emocjami i był pisany w rytm maksymy mniej znaczy więcej. I tak jak z reguły najpierw powstaje obraz, a potem muzyka, to tutaj przyjaciel Alana Bola, z którym razem otrzymał Oscara za American Beauty, Thomas Newman napisał właśnie utwór muzyczny inspirowany książką opowiadającymi o życiu rodzin prowadzących zakład pogrzebowy. Jest coś pięknego w tych jego nutach i to, co mnie urzekło bardzo, to sposób, w jaki studio Digital Kitchen podeszło do tematu, pokazując ponownie nieoczywistości, bo jak każdy słyszy zakład pogrzebowy, to widzi te najgorsze elementy. A oni postanowili znaleźć piękno w małych rzeczach, w małych czynnościach i zestawili obrazy świata, zakładając na nie bardzo ciepłe, niebiesko-zielone i szare barwy, z codziennością życia zakładu pogrzebowego. Czyli od mycia rąk, po różne płyny balsamujące, poprzez pracę tanatologa, czyli osoby, która opiekuje się, ubiera i maluje. To, co jest też ciekawe, to w jaki sposób ten najbardziej kultowy obraz telewizyjny, czyli to drzewo na wzgórzu, powstało. Szukali bardzo długo wzgórza, zdjęcia powstały w Seattle zimą, więc naprawdę jak drzwi w lesie znaleźć wtedy drzewo, które kwitnie. Szukali poprzez różne ogłoszenia w prasie osób, które chciały oddać drzewa na przykład swoje. I znaleźli jedno drzewo w jakiejś dzielnicy domków jednorodzinnych, kupili je za 400 dolców, posadzili je na tym wzgórzu i ono się przechylało. Więc są zdjęcia, gdzie to drzewo na wzgórzu 6 stóp pod ziemią, żeby utrzymać, jest wsparte linami metalicznymi, żeby nakręcić. I co ciekawe, prawo zabroniło im pracować z krukiem, który pojawia się w czołówce. Mieli zgodę tylko, żeby pracować z trenerem i z wroną, która udawała kruka. No. Proszę. Three-Eyed Raven. To jest SNL. Powstała czołówka z muzyką Thomasa Newmana, która do dzisiaj według mnie jest jedną z najlepszych czołówek telewizyjnych. To prawda, bardzo lubię tę piosenkę również, ten utwór muzyczny. Brawo. I co? Miałem powiedzieć o tym, że ten serial, jego całego nie widziałem, w każdym razie oglądałem go chyba mniej więcej w tym samym czasie, jak był CSI, i w liceum bardzo lubiłem jeden serial i drugi. Jak oglądałem CSI, to chciałem tam kroić to wszystko i tak dalej. I później, ale uznałem, że no jednak ta biologia, no trochę chyba nie za bardzo mi z nią po drodze. I później właśnie było w 6 stopach pod ziemią, że tam sobie malujesz, ubierasz. Ja mówię, to jest prostsze. Czyli tanatolog. I nawet na studiach szukałem, jak tym zostać. Nie. No raczej, to jest super praca. Ale to u nas to za drogo kosztuje. Tak, certyfikat kosztuje 400 dolców. Żeby zostać. No, więc porzuciłem... Albo 4000? Kiedyś sprawdzałem też, bo mnie ciekawiło, ile w Polsce się zarabia na takim... Bo robiłem jakiś artykuł, pisałem jakiś artykuł, albo mówiłem w radiu o tym. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że ci, którzy kochają muzykę 6 stóp pod ziemią, to Thomas Newman napisał tylko ten utwór początkowy, a za resztę muzyki, która jest według mnie jedną z najlepszych, bo właśnie pisaną w rytm maksymy mniej znaczy więcej, odpowiada Richard Marvin i to jest hit w ogóle. Miałem też przyjemność z nim rozmawiać. Kumpel Stinga, jak się okazuje, ale zaczynał swoją przygodę z utworami w takiej kooperatywie muzyków, gdzie pracowali razem z Mike'iem Postem i na przykład siadali sobie w kółeczku i wymyślali muzykę, która następnie była w Fatalnym zauroczeniu, w Uwierz w ducha, w Drużynie A i tak sobie działali, tworząc większość popkultury, którą my znamy, więc Richard Marvin też jest bardzo, bardzo dobry. On też napisał właściwie każdą nutkę w serialu DOC Życie na fali, albo w Terapii, która była w HBO nawet w polskiej wersji pokazywana. In Treatment w oryginale. Także to są nasze top 3, jeżeli chodzi o czołówki. Zachęcamy do tego, żebyście je odkrywali i wypisywali również swoje top 3 w komentarzach. Tym samym przechodzimy do sekcji Polecamy. Polecamy. Ja dzisiaj polecam film, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Śmiałem się do łez. O ty! To rzadkość. To bardzo duża rzadkość i nazywa się ten film Palm Springs i jest to produkcja, którą kupiła stacja Hulu. Good day so far? Today, tomorrow, it's all the same. You, what is going Za reżyserię odpowiada Max Barbacoa, a za scenariusz Andy Sierra. Siara się pisze, więc Andy Siara. Siarzewski? Siara to jak z Killera. Buenos Aires. Główne role Andy Samberg, którego między innymi możecie kojarzyć ze scenera, a do chyba niedawna z Brooklyn Nine-Nine. Cały czas, tam jeszcze kręcą. Tak. Jego partnerką w serialu jest Sara, czyli Christina Milioti, aktorka, którą możecie kojarzyć bodajże z serialu Jak poznałem coś tam matkę, tego nie widziałem. Waszą matkę. Jest to mega inteligentna wariacja na temat Dnia Świstaka. Bohaterowie budzą się na weselu, właśnie siostry Sary. No i muszą jakoś, nie wiem, przeżyć ten czas w tym jakby czyśćcu. I tak jak powiedziałem, jest to super inteligentne i bardzo przewrotne. Właściwie z Dniem Świstaka ma tylko ten wątek taki tej powtarzalności, tego budzenia się, ale na przykład tak jak Andy McDowell była w Dniu Świstaka była tylko głównym obiektem westchnień Billa Madeya. Tak, i tyle. Tak. A tutaj jest tak, że faktycznie jest ten romans pomiędzy Nilesem i Sarą, ale Sara również budzi się i również przeżywa ten Dzień Świstaka. Aha. Tak. I do tego dochodzi to, że ona faktycznie jest w tym wszystkim aktywna. I nie chcę za dużo zdradzać. Tak, lepiej nie zdradzę, niech słuchacze się przekonają. Ja słyszałem o tym filmie same superlatywy. Tak, jest ekstra. Jest bardzo fajny, lekki, a jednocześnie gdzieś ten ukryty przekaz jest. Czyli film nazywa się Palm Springs, a propos, nie wiem czy wiesz, ale będą robili telewizyjną wersję Dnia Świstaka. Ogłosili to w zeszłym tygodniu. No jak robią ciekawie. Jestem też ciekaw tego. Ja polecam coś innego, coś nowego, czyli stały cykl wideo na YouTubie tworzony przez platformę Funny or Die. To jest mój ulubiony cykl z tej platformy, poza parodią filmów o Meryl Streep z Christiną Applegate. Zobaczcie sobie, reklama filmu Meryl, gdzie zmyślają fakty na temat życia Meryl Streep. Honestly, we kind of struggled to find dirt on Meryl, so we made things up. I mój ulubiony cykl nazywa się Telenovelas are Hell. Opowiada, w 4 minuty streszcza nam całą telenowelę, którą bardzo dobrze znamy i kochamy z lat 90. i 2000. Pokazywane w Polsce od Marii z Przedmieścia przez Rosalindę po La Usurpadorę w niesamowicie fantastycznie komediowy sposób. Lektorka, która pokazuje nam, co się dzieje w tej telenoweli, opowiada o każdej nienormalnej rzeczy, która w tej telenoweli się znalazła. Na telenovela everyone's life is hell. One day later everyone is super happy and not traumatized at all by the insane shit that's just happened. Moje ulubione zdanie to jest i całują się przy tej dziwnej papudze. The novela ends with Maria announcing that she's knocked up while she and her stepbrother suck face in front of this parrot. Gorąco polecam, to jest najśmieszniejsza rzecz związana z przeszłością i z nostalgią, jaką widziałem od dawien dawna. Cykl nazywa się Telenovelas al Hell, jest po angielsku i po hiszpańsku, więc robiony dwujęzycznie i obie wersje są wspaniałe. Będziecie płakali ze śmiechu, przypominając sobie, jak to z rodziną siedziało się oglądając na przykład Esmeraldę czy Rosalindę. Cudeńko. Ja już muszę iść, do widzenia. Dziękujemy. Pa! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. I wiadomo, że z rodziną niby wychodzi się najlepiej na zdjęciach, tudzież właśnie M jak miłość. Wiele imion ma. M jak miłość. Nieporządna ta. Tak na imię mam? Nie, tak nie.